Cześć, ja jestem Przybysz Przybyły z lat 80. W tym odcinku odpowiem na wasze pytania. Więc bez zbędnego zaczynania przedłużajmy. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Który film robiłeś najdłużej? Jeżeli chodzi o czas w dniach, to najdłużej robiłem drugi odcinek Q&A. Robiłem go przez tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o czas w godzinach, to było to Przybysz Inferno. Robiłem go przez 18 godzin. W czym montujesz, ale tak na serio? Używałem wiele programów i teraz powiem wam, co było montowane w czym. Pierwszym programem był Windows Movie Maker i zrobiłem w nim Emoji Gagę i Special. W drugim programie OpenShocie zrobiłem wywiad z Donaldem Trumpem i Zagubionych w czasie. Poza tym do montażu używałem też Adobe Premiera, zrobiłem w nim pierwszy odcinek Q&A. Niestety okres próbny mi się skończył i już w nim nie robię. Szczerze to polecam ten program, bo jest on naprawdę zaawansowany. Dla ciekawostki powiem, że był w nim montowany Avatar, który jest uznawany. Jeden z najbardziej przełomowych filmów na świecie. W czym zrobiłeś intro do Q&A 1? Q&A zrobiłem w After Effectsie, niestety tam też mi okres próbny minął. Zrobiłem w nim to intro i ja nie mogę, jaki ten program jest zaawansowany, nawet nie wiecie. Tam się da zrobić wszystko. Wracając do intra, to zanim je wyrenderowałem, to zdążyłem nagrać film z tego projektu. Tu macie ten film. Jak zaczęła się twoja przygoda z latami 80? Teraz na to nie odpowiem, bo zamierzam o tym zrobić osobny odcinek. Ale mogę powiedzieć tyle, że wszystko zaczęło się od jednego konkretnego momentu. Który film robiłeś najkrócej? Film pod tytułem Przepraszam, robiłem go 5 minut. To by było na tyle, ja jestem Przybysz Przybyły z lat 80, a wy oglądaliście Q&A.